Witaj. Zapraszam Cię do kolejnej zabawy w zgadywanie, co jest na zdjęciu. Bardzo się cieszę na tą zabawę, bo to jest jedna z moich ulubionych spośród tych, które nagrywam. Więc zaraz zaczniemy. Przypominam, że na zdjęciu jest zwierzę. I to jest małe zwierzę, to jest dziecko zwierzę, więc to małe zwierzę może wyglądać trochę inaczej niż wtedy, jak jest duże. Tak jak było ostatnio, to była mała żółta kaczuszka, a duże kaczki nie są żółte. Od razu mówię, że tym razem to nie będzie kaczka, to będzie zwierzę, znaczy to jest zwierzę, bo ono już się tam chowa. Więc na zdjęciu jest zwierzę, które mieszka w lesie. Jeśli chcesz, to przypomnij sobie przed zagadką, jakie zwierzęta mieszkają w lesie. Ja nie będę Ci teraz podpowiadać, bo podpowiedź będzie taka, że będę zdejmować kolejno karteczki. Ja tu sobie napisałam cyferki, cyferki w różnych kolorach. I pewnie będę je zdejmować po kolei, ale jeszcze nie wiem, zobaczę. Mogę zmienić zdanie w trakcie zabawy. W każdym razie będę prosiła Ciebie o pomoc. No i w odnajdywaniu tych podpowiedzi oczywiście też masz takie zadanie, żeby jak najszybciej umiesz odgadnąć, co jest na tym zdjęciu. No to uwaga, zaczynamy. Najpierw zdejmę karteczkę z cyferką 1, czyli po kolei. Zaczynając od jedynki, widzisz cyferkę 1 na ekranie? To jest cyferka w kolorze niebieskim. Uwaga, uwaga, zdejmuję tą cyferkę. Oczywiście, jak zwykle, ta podpowiedź pierwsza mało nam tu daje. Na tym kawałku widzę trawę i widzę coś, co się w tej trawie chowa. Więc słuchaj, ja bym jeszcze nie miała pojęcia, co to takiego może być. Już to zwierzę widać, więc ono zajmuje dużo miejsca na tym zdjęciu. Zwierzę z lasu, przypominam, dziecko zwierzęcia z lasu. Uwaga! Teraz zdejmę kolejną karteczkę z cyfrą, która jest po jedynce. Jest jeden, a potem... Dokładnie tak, potem dwa. U mnie tutaj cyfra 2 jest w kolorze czerwonym. Zgadza się, zdejmuję tą karteczkę z cyfrą 2. Uwaga, zobaczymy zaraz, czy widać coś więcej. I tak, widać więcej. Coś mi się tu przesunęła, karteczka numer 3. Zaczekaj, karteczko, jeszcze. Nie wiem, czy powinnam przesuwać w ogóle. Dobra, lepiej zostawię. Słuchaj, widać więcej trawy, ale widać w tej trawie coś brązowego. Ja tu przygotowałam patyczek, żeby lepiej pokazywać. Spodobało mi się takie pokazywanie z patyczkiem. Widzisz? Tu jest trawa, a w tej trawie coś się chowa. To zwierzątko jest tutaj takie niewyraźne, rozmyte, ale widać, że jest w kolorze brązowym, tak? Albo takim, no nie, u mnie widać wyraźnie, że to jest kolor brązowy. Tu jest ciemny brązowy, tu jest jasny brązowy. A tu są jakieś takie białe łatki. I to jest kolor tego zwierzaka, podpowiem, że to, co widzisz tu właśnie, te białe kropeczki, to zwierzę ma na sobie. Co to może być? No, jest to zwierzę brązowe, nie zielone, nie żółte. Ale też nie widać, czy to są nóżki, czy to jest głowa, co to w ogóle jest. Więc teraz odsłonię
karteczkę z następną cyferką. Było 1, było 2, to teraz kolej na 3. Właśnie tak. A trójka jest na tej planszy w jakim kolorze? W żółtym. Bardzo dobrze. Żółty kolor to jest ta cyferka. O, popatrz, co tu mamy. Na zielonym tle widać jakiś kawałek tego zwierzaka. Jak myślisz, co to może być za kawałek? Może to skrzydełko? Nie, nie skrzydełko, podpowiem Ci, że tak jak mówiłam na początku chyba, że powiedziałam, że to nie jest kaczka, ale też to nie jest żaden ptak. Więc to nie jest kawałek skrzydła, to jest kawałek czegoś, co to zwierzę ma na głowie. Takie coś. Wiesz, co to może być? Jeśli wiesz, to się cieszę. Jeśli nie, to poczekaj, bo teraz odsłonię kartkę z kolejną cyferką. Było 1, 2, 3. Teraz kartka z cyfrą 4. Dokładnie tak. Odsuwam karteczkę z cyfrą 4. To jest, słuchaj, duża kartka. O, widać więcej tego zwierzaka. Zobacz, jaka jest trawa na tym zdjęciu, a jakie jest to zwierzę. Widzę, że ta kartka chce mi się odsunąć, ale musi zaczekać. Zobacz. To zwierzę się tutaj mniej więcej gdzieś zaczyna. Podpowiem Ci, że ono nie stoi na swoich nogach, tylko siedzi albo leży, więc nóg nie widać. To nie jest ślimak, nogi ma, ale schowane pod siebie, gdzieś tu w trawie. I ono, zobacz, jest takie długie i tu widać właśnie ten koniuszek. To jest uszko. Na pewno się tego już domyślasz, to jest uszko. Więc co to może być? Też nie pies, ani nie kot, bo to jest zwierzę z lasu. To jest dzikie zwierzę, ale takie, które w Polsce można spotkać w lesie. Pokażę Ci teraz tą kartkę z uśmiechem, ale uwaga, na chwilę, więc patrz uważnie, ja później zakryję z powrotem to, co jest pod spodem. Raz, dwa, trzy. O! A, co to było? Co to było? Nie powiem. Za to teraz odsłonię następną karteczkę. Było 1, 2, 3, 4, więc teraz kartka z numerem. Z numerem 5. A ta cyfra 5 jest tutaj u mnie w kolorze. Bardzo dobrze, w kolorze różowym. I uwaga. I uwaga, trochę powietrza. Oj, 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 co za wredna cyfra 5. Słuchaj, nic nam to nie dało chyba, co? Widać tylko, że w tym fragmencie nic nie ma, żadnej części z tego zwierzaka. Ale może się już domyślasz, co to może być. Zwierzę z lasu, które mieszka w Polsce. Dobra, odsłaniam kartkę numer 6. O, to jest druga rzecz z tych dwóch rzeczy, które zwierzę ma na głowie. Ucho, tak? Jedno ucho, drugie ucho. Zobacz, całkiem spore uszy ma to zwierzę. Co to może być? No. Jeśli się domyślasz, to gratuluję, ale zostań do końca, żeby sprawdzić. No i żeby zobaczyć to zwierzątko. Odsłonię teraz kolejną karteczkę. To będzie kartka z cyferką 7, tak jest. I ta cyfra jest u mnie w kolorze fioletowym. Tak, jest właśnie tu. I odsłonię teraz. Zobacz, za dużo tu nie widać.
Ale popatrz na ten fragment zdjęcia. Co to takiego może być? Co to takiego może być? To jest szyja tego zwierzaka i jest całkiem, zobacz, długa. To zwierzę leży na trawie. Okej, dobra. Zostały dwie cyferki i karteczka z uśmiechem. Odsłonię teraz kartkę z numerem 8 i myślę, że będzie dużo łatwiej odgadnąć, co to takiego się tu chowa, bo się pokazało. Zobacz, jakie piękne oko. Fotograf tutaj zrobił piękne zdjęcie. Widać z bliska oczko tego zwierzęcia i ja nawet nie przypuszczałam, że to zwierzę ma takie śliczne, długie rzęsy. Rzęsy to jest to, co masz tutaj na oku, a to zwierzątko ma tutaj rzęsy, widzisz? Normalnie jak człowiek i takie długie, piękne. Zresztą można powiedzieć, jak się chce komuś powiedzieć miłą rzecz o jego oczach, że ma oczy jak właśnie to zwierzątko. Dobra. Wiesz? No to sprawdźmy jeszcze, co jest pod kartką z numerem 9, ostatnia cyfra i... Drugie piękne oko. Nosek też był widoczny przez chwilę, on musi być tutaj. Popatrz, co to jest za zwierzątko. Wiesz? Oj, żeby się światło nie odbijało. O, teraz dobrze widać, tak? Zobacz, jakie ma długie uszy to zwierzątko. Jak jest dorosłe, to już te uszy nie wydają się takie wielkie. To jest mała sarenka. Udało Ci się odgadnąć? No to brawo dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za wspólną zabawę. Do zobaczenia.